Dzień dobry wszystkim, witam na drugim turnusie na obozie w Stalinie Warszawskiej. Tak, witam się razem tutaj z Birmą, moją kochaną, która już teraz mnie nie kocha. O, dobra, jednak mnie kocha. Z Birmą sobie ostatnio pracowałyśmy, nawet na niej jeździłam, ale to możecie zobaczyć w pierwszym filmie, jeśli nie widzieliście. Akurat spadł piękny śnieg, sypie, więc stwierdziłam, że nagram taką wstawkę. Czekam w ogóle na dziewczyny, aż przyjadą z drugiego turnusu. One w ogóle... Zawsze jak nagram, zawsze musi coś przeszkodzić. One przyjadą o 17. No i niestety już będzie ciemno, na razie GoPro sobie nagrywamy. I oprowadzimy was po pastwisku, bo pastwiska nie widzieliście jeszcze. Widzieliście ujeżdżalnie, stajnie, a konie wyszły dzisiaj na pastwisko w pięknym zimowym klimacie. O proszę, idzie do nas stara chyba. Ta, co niby myśleliśmy, że ma kolkę. A jednak się okazało, że nie ma. To jest wersja Hakamada, ale ciemna. Wersja Hakamada ciemna. Halo, koniu! Nie, totalnie mają gdzieś. Niektóre konie widzę w zerkach wyszły, bo są golone, albo na przykład no mają są termoregulacje. Ale ciekawe tu jest, bo jakby te pastwiska są podzielone na kilka pastwisk. A tam dalej też jest pastwisko? Gdzie są kucyki? O to mi chodzi, nie? Tu widzę, że są dwa. Tam pewnie wyżej. Wyżej? Myślisz, to idziemy zobaczyć. Ty, nie tu wiem. Są dwa. Ona mi się... Ojejku! Patrz, jak buziaczka mi daje. No, co ja będę teraz mokra. Ta buziaczka. Tyciuk. O! Słodziak, dobry. To nie jest choinka? No to mówię, świerszą, czy co to jest? Ale to jest cała choinka chyba. Wierzba. Ja. Oj, ty choinka. Przepraszam za... A co znaczy choinka? Po świętach choinka. Dzień dobry. A co ona tam się będzie? Tamte... Dobra, nie idźmy tam. Tam są kucyki. Tam dalej już nie ma pastwiska. Jednak Tara się zastanowiła i przyszła do nas. I widzicie, i to jest Hakamada wersja ciemna. Ojejku. Hakatara? Tak. O, patrz, ona wkurzona jest, że ty jej nie dałeś. Patrz, teraz jej tutaj pogłaskamy, no. Nie chcę, patrz, nie chcę. Nie chcę. Jednak nie chcę. Stwierdziła, że nie będzie. Słuchajcie, ja nagrywam telefonem. I mówię do was, że ten właśnie się schowałam ja przed obozowiczkami i one mają za zadanie mnie znaleźć. Schowałam się tutaj w tym miejscu takim, wiecie, tutaj jest taka dziura i mnie nie widać. Ale zobaczcie, co jest na zewnątrz. O, tu na zewnątrz jest wejście. Od dwóch stron. Tu i tu. Tu mają konie boksy. Tam jest tunel pode mną i zjeżdżalnia. Zobaczymy ich reakcje, czy mnie znajdą, czy nie. Dobra, cio. Dobre pytanie, bo ich jest aż normalnie 14. To jest duża liczba, tak szczerze. Tutaj w ogóle jest zamieszanie, bo jeszcze jedna grupa tu weszła. Nie wiem, w którym momencie one tu wejdą. Muszę mi tak przygotować telefon na nich. Od ilu minut tu jestem? Pół godziny. Karol mi się kazał schować od razu, jak one wyszły. A obozowiczki najpierw zwiedzają całą stajnię. Ja jestem w stajni chyba numer 3. Coś takiego. No ale po prostu na końcu będą mnie szukać, więc fajnie. Jak już widać, to stał jakiś stojak i taka turkusowa derka. Dajcie do siedlarni. No właśnie, najgorsze, że tutaj też ile osoby wychodzą. Ja nie wiem, kiedy nagrywać, kiedy nie. Dobra, słuchajcie, szybko zmieniam miejscówkę. Oni na pewno stąd wyjdą. A ja idę jednak w ten tunel. Przepraszam, że zesrałam się za przeproszeniem. Jak mi tu jakiś pająk wyjdzie. Ale robię to dla was. I dla lepszego ubału. W ogóle to strasznie ogląda. Patrz, ej. Ja się mogę tam schować. O, shit. Nie, to jest za straszne. W tej Bela chyba jest po to, żeby się nie zawaliło. Tak myślę. Mam nadzieję, że nie umrę w ten sposób tak szybko.
że to się zawa... Ej, co tam jest? Co to jest za hak? Jakaś piłka. Ja pitole. Niech Bajmek rezygnuje. Co to jest tam? What? Kto to tam wciągnął? Ja pierdziele, nie wiem, czy mam tutaj leżeć. Czy jak? Bo one jak wyjdą z tej strony, to mnie zobaczą i z tej strony. Ale tu będę jeszcze musiała kawałek przejść. A jakbym tutaj weszła, no to wiadomo, że mnie nie zobaczą, nie? Nie wiem, czemu szepczę, bo tu mnie już nie słychać. Ale jednak szepczę. Wiadomo. Tu w ogóle... Kto tu... Ja nie mam pytań, tak? Pytań, kto tutaj co robił z nicią dentystyczną, nie? Ja już się boję, okej? Okay? Ja nie wiem. No, idziemy na hardcora tu. Ja pyrdykam, co to jest? A, tu jest prześwit, dobra. To nie jest aż tak strasznie. Skoro tutaj jest prześwit taki... O, ktoś tutaj powiedział mi, że nie ma tu pająków. Aha, jakoś mu nie wierzę. Dalej się zastanawiam, co to jest za pałąk. I tam dalej. Ale widzicie, to jest idealna miejscówka, żeby się schować, nie? Ja się normalnie boję. I zamarsam. Wiecie, w ogóle... Jak jest zimno. No. I dziewczyn dalej nie ma, nie? Ja się boję, że prędzej to one mnie wystraszą niż ja ich, ale dobra. Bo one zwiedzają tam po kolei stajnie, to już mówiłam. No jest hardcore po prostu. Te karteczki to nie wiem, bo obozowiczki wcześniej albo co. Zostały. Tu ktoś wykopał w ogóle dziurę. Dobra, idą. Idą. O, wiecie. Ale tu chodzą. Ej, tu nic nie ma, dziewczyny! Dobry, dobry. Siemanko. Taki bym plan właśnie, żeby straczyć was. Ale właśnie pomyślałam, że to może się zdarzyć. No, ale na początku nie byłam tu, bo ja się bałam strasznie, przecież tu jest tak ciemno. Ja nie mogę. Dobra, wychodzę, bo jest tak zimno. To jest tak zimno. Ja wychodzę stąd normalnie. Hej. Ale super, cześć, kurde, siemanko. Będzie troszeczkę słaba jakość, ale jest okej. No właśnie, czy mi się to zapisało w ogóle. Ale Karol, w ogóle podejrzewaliście to? Tak. W międzyczasie też zmieniliśmy sobie pokój i zobaczcie, tak nasz pokój teraz się prezentuje. Obok są w ogóle inne obozowiczki, w ogóle, które przyjechały z innego obozu, ale też tutaj nocują i przyjechały ze swoimi końmi, także to już jest takie pogmatwane. I zaraz te obozowiczki, które są na turnusie moim tutaj, wiecie, prawidłnym drugim, będą oglądać mój film, czyli historia Sakamady. Szczerze wam powiem, że jak mam oglądać ten film po raz tysięczny, to już mam takie o nie. Tak się prezentuje nasz pokój. Sorel, telefonem nagrywam, żeby było szybciej. Chyba muszę tego iPhone'a kupić, co, Karol? Kupisz mi iPhone'a? Nie, ja sobie kupię. A mi? Nie, to mnie nie kupię. Ale są kamerzystą, ja potrzebuję bardziej iPhone'a. No, jeszcze do widzenia, to będziesz on nagrywał. To będę oddał mu modelę. Nie, no. No tak. Więc tak, mamy tutaj, niestety już nie mamy wanny, mamy prysznic. No. A wyjście się nie podoba? Nie, no wszystko git jest, już schodzimy, bo już czekają na nas. To idziemy. Naprawdę, tak jak 10 miesięcy jak mówiłam. I
ogóle, co się okazało, na paszporcie, jak tutaj spisywaliśmy umowę, okazało się, że ona się urodziła 20 kwietnia, a ja mam urodziny 19 kwietnia, więc to już w ogóle nie był przypadek. Pewnie domyślam się, że zapytacie, dlaczego w ogóle tak mało tutaj wstawek jest w tym filmie, tak mało pokazuje w ogóle na tych obozach. No słuchajcie, dlatego że obozowiczom poświęcam 100% czasu i jakoś jak Karol ma przejął w ogóle po to, żeby nagrywać z boku oczywiście wszystko, ale no jakoś tak, nie wiem, no kurde, jest tutaj taki vibe, słuchajcie, że nie ma czasu po prostu wziąć tej kamery i cokolwiek nagrać, nie? Teraz będziemy mieć pracę z ziemi, to mam nadzieję, że Karol wróci, bo w ogóle Karola ząb rozbolał i musiał iść do dentysty, więc jak wróci, to zobaczymy, czy coś nagra. Mam nadzieję, że tak. Jakąś pracę z ziemi i fajnie będzie, nie? Więc myślę, że tak. I ten dzień w sumie zakończymy chyba na tej pracy z ziemi. Potem ewentualnie może jeszcze chowanego się połowimy czy coś, ale to zależy od opiekuna, więc zobaczymy. A co? A jutro też zobaczymy. Może wsiądę sobie znowu na jakiegoś konia i będę miała jazdę. No. Wirła. No ty jesteś dobra, jesteś awarii, to nie zostało. O, a teraz patrz. Jeszcze raz? Trochę nas zaparowało. Tak? Ja nie mogę. Nie no, super. Więc tak, jak na pierwszą fazę koń nie reaguje, to zaczynamy delikatnie robić falę liną na boki. Tak, na boki, bo potem jak nie reaguje, to tak w pionie. Na boki, nadgarstkiem i ruszamy samymi nadgarstkami, jakby bacikiem i tą liną. 3-4 sekundy robimy każdą fazę, nie więcej, nie możemy tak 10 minut stać i jedną fazę robić, nie? Tylko 3-4 sekundy i potem jak koń nie reaguje, przechodzimy do większej fazy, czyli już obszerne takie machanie bacikiem i liną, powiedzieć halo koniu, chcę żebyś się cofnął. Liną one już od razu się cofają, a są takie, które jak tarany stoją i one nie idą, nie? Zabieramy ręki, bo to już jest uprzuszczenie presji, to cały czas trzymamy i wracamy do pierwszej. 3-4 sekundy, znowu 3-4 sekundy, zaczynamy machać. Tak jest, super. Jestem tutaj z Laurą, tak? Tutaj tam. I schowaliśmy się tutaj w tej przyczepie oto, bo gramy w chowanego. I powiem wam szczerze, weszłyśmy w ogóle, patrzcie, gdzie my weszłyśmy. Bo tu jest zamknięte, nie? Tu jest zamknięte i my musiałyśmy wejść z palet normalnie. Tam w ogóle się, aha, dziewczyny się schowały, musieliśmy tu z palet wejść przez to i teraz jesteśmy właśnie w środku i czekamy, zobaczymy czy nas znajdą, bo szukają dwie osoby ze względu na to, że jest tutaj dużo osób. No ale ma jak darmowe sianko. No. Chcesz już tu zachodzić? Zasianą można tak trochę. No. Jak na pierwszy rzut oka to nie będzie widać. To możesz ty zasiano się schować, a ja tu się schowam i jak będą patrzeć, to nie będą tu widzieć. O, sobie. Tak zrobimy, nie? Na razie czekamy, za 5 minut będą szukać. I wszystkie poleciały tutaj, więc one na pewno tu... One już chyba szukają. Tak? A nie miał szukać 10 po? Nie wiem, 5 minut na stoperze. Dobra, czekamy. Cicho, bo nas znajdą. Yes.
ta zapaleta idzie w szparkę. Ona już nie widać. A nas jak tutaj zobaczył od tej strony, to jednak widać. Ale u mnie nie jest jasno na obiektywie. U mnie też. Dobra. Znaleźli nas, więc generalnie chowamy się w kolejnej miejscówce, kolejna runda. Ej, możemy za tym na przykład. Za tym tym. No. Tutaj. Do tego wejść? Albo do sań. Dawajcie tu na pastwisko. W ogóle nic nie widać. No, możesz do sań wejść normalnie. Dawaj do sań, przykryj się kocem. Ej, to będzie dobre. Ale nie wszyscy, ja przykryję kogo mogę. Patrzcie tam! Ej, to jest właśnie jedyny, nie no, nie jedyny plus, ale jeden z wielu plusów wyciebałem, nie? Tamte w ogóle poszły gdzieś na koniec. Dobra, a nie będziesz głową wystawać? Może tu się połóż i ja wtedy was kocem tak przyrzucę, nie? Dobra, my się ukryjemy gdzieś tam, wiesz. One przyjdą, to będzie git. Do środka weszły. Jak one do środka weszły? Ej, czekajcie, bo tu widać ślady. No nie, najgorzej. Zdradzą nas ślady. Patrz. No, zasypać. Wiesz co? Obawiam się, że to... Tak. A co tam jest w środku? Ale co tam jest generalnie? Co to jest? Za budowla. Jakieś nie wiadomo co. Wielkie, nie no, hardko po prostu. Ale to nie już jest myślimy. Stajemy na Warszawskiej. Za to nie, bo tam już nie nasz teren, nie? Ale... A, za to! To dawaj tam, pakuj się. Zobaczymy. Pakuj się do miski. Tu może jakaś restauracja? Nie, myślę, że to dom jest. No, ale ogólnie jest jasno, tylko oczywiście na moim pracie tego nie widać. Karol w ogóle... Jak wejdziemy, to się zapadniemy. Ale przynajmniej się schowamy. Co, co wybieramy? O Jezus. Przepraszaj. Nie, nie zapadniemy się. Nie? Trzymaj się słupa. To coś tutaj musi być w takim razie. Jak już jest właśnie ciebie nazywam, padnę. Trzy, dwa, czekaj. A ty byś się nie bała? No przecież widzę cię, widz. Kurde, dobre, dobre. I co, na żabą padłyście? Jesteście też. No, dobre. O, ty gleba. Nie. No, prawie wszyscy. Ale szczerze, dobre, dobre. No bo tu było widać rękę. No właśnie i mówiłam, że ten, kurde, najgorzej. No, dziewczyny tu weszły pod te drewno, ja bym się bała, nie, że to na mnie spadnie, nie? Ale co, wszyscy? Było czapkę widać. Chyba tak. Jest, ile tu was jest w ogóle? No wszyscy, znaleźliśmy wszystkich. Tam bałwanki nasze zostały. No. Anielka tam została. Nie, tu musi wyjść chyba. A, no właśnie. Nie znaleźliście się. No bo Anielka wyszła. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Teraz jest, są wszyscy, dobra. Daliśmy radę. Masakra. No, a pokaż tutaj. No, więc dzisiaj sobie jeździmy na Tobisiu. Tobiś, proszę bardzo. Podobny do Dakoty. Tak, Tobiś? Tobisiu. O kurde, aż ten. Strzykło mi coś w nodze. Starość, nie radość. Tak. Nie, już nie bardzo. Z wami na tym się drugim
też dobiegł właśnie dzisiaj końca. My już siedzimy w autku, wracamy. Normalnie tyle emocji było, tyle zabaw tutaj Karol prowadzi teraz, że ja nie miałam czasu wziąć kamery. Może tak, nie mieliśmy czasu nagrywać, bo ciągle coś robiliśmy z obozowiczkami. Tak samo Karol, który miał nagrywać mnie też, właśnie Karola wciągnęliśmy w te wszystkie zabawy i tam jakieś urywki są schowanego w tym filmie, więc mam nadzieję, że chociaż jako taką filmik wam się podobał. Jazdy też na Tobin dzisiaj miałam i padam, bo naprawdę dawno nie jeździłam tak intensywnie. I jakoś tak po prostu plecy mnie tam poleci, mięśnie całe. No więc my wracamy i dziękuję, że przyjechaliście w ogóle na obozy. Widzę się już za miesiąc z turnusem trzecim i czwartym i nie mogę się już doczekać. Pozdrawiam wszystkie obozowiczki z pierwszego i drugiego turnusu. Jesteście super, fajnie i życzę udanych ferii w sumie dalszych dla turnusu drugiego. No. A ja zmykam, z Karolem jedziemy do domku. Już się nie mogę doczekać spotkania po tygodniu prawie z moimi końmi.